Cześć, 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 kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie już po tytule, długo wyczekiwany haul z Shein. Powiem wam, że cały czas coś było mi nie po drodze, cały czas coś pod górkę, a to byłam chora, a to coś się działo, ale jestem w końcu, przybywam. Mnóstwo pytań, dlatego że w niektórych z tych rzeczy już chodziłam, więc mnóstwo pytań jest o te rzeczy, więc już stwierdziłam, dobra, muszę wam powiedzieć, muszę dać wam kodzik rabatowy. Oczywiście wszystkie linki macie do tych rzeczy w opisie. Kodzik rabatowy mój też macie w opisie. I tak jak mówię, ja z Shein współpracuję barterowo już od jakiegoś czasu, na zasadzie kuponu, na zasadzie wybrania sobie ubrań i pokazanie tutaj na kanale, także to już od lat trwa taka nasza barterowa współpraca. Dobra, kochani, więc sobie przymierzymy tak na szybciutko, pokażę wam co i jak. Pierwsza rzecz to jest przepiękna koszula. Ja ostatnio byłam na paznokciach, byłam w tej koszuli, mogliście ją zauważyć we vlogu, też na Instagramie i było mnóstwo pytań o tą koszulę i ja się wcale wam nie dziwię, dlatego że ta koszula jest po prostu przepiękna. Naprawdę bardzo ją lubię i można ją nosić na trzy sposoby tak naprawdę. Ja już noszę ją na dwa sposoby, ale mam swój ulubiony. Zobaczcie, koszula prezentuje się tak. Ja w tej chwili mam tą koszulę po prostu wsadzoną sobie w spodnie, choć nie jest to, tak jak mówię, moja ulubiona stylizacja. Zaraz wam pokażę, jak najbardziej lubię ją nosić, ale tylko spójrzcie. Ten materiał, to wykonanie, to jest naprawdę coś pięknego. Każdy detal, ten print, no powiem wam, że koszula po prostu robi wrażenie. Byłam w niej kilka razy, nie za każdym razem, kiedy mam ją na sobie, każdy o nią pyta. W ogóle jeżeli chodzi o Shein, to ja przepadłam, dlatego że tam jest tyle printów podobnych do Zary. Pokażę wam też sukienki dwie, które prawie że identyczne możecie znaleźć w Zarze, więc polecam na Shein sobie spędzić trochę czasu wieczorem i poszukać. Mają mnóstwo przepięknych koszul, bluzek, naprawdę takich fajnych, stylowych. Także to jest numer jeden, moja kwiatowa koszula, która naprawdę zdobywa, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo komplementów. Ja ją naprawdę bardzo lubię i już szybciutko, słuchajcie, pokażę wam, jak ja ją najczęściej noszę. Także dajcie mi sekundkę, już tutaj przy was nie będę się rozpinać, idę się przebrać i już wam pokażę. No dobra, i słuchajcie, zobaczcie, ja najbardziej ją lubię nosić w ten sposób, czyli zwykła biała bluzka, zwykły biały t-shirt na ramionczkach, zobaczcie, no i po prostu ta koszula rozpięta, uważam, że wygląda naprawdę świetnie. Oczywiście ja lubię sobie jeszcze podwinąć rękawy, także jeżeli szukacie fajnych koszul, polecam serdecznie, możecie ją sobie też tutaj związać jak chcecie, to już zależy od was, ale tak jak mówię, no to jest taka moja ostatnio ulubiona stylizacja, taka iście wiosenna, choć za oknem pogoda paskudna, wieje, pada, tutaj światło cały czas nam się zmienia. Także kochani, jeżeli szukacie takich koszuli, takich fajnych printów, kwiatowych i nie tylko, to zajrzyjcie, bo myślę, że na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. No ale powiem wam, że naprawdę jest ta koszula przeurocza. Powiem wam, że teraz bardzo mi się podobają wszystkie kolory żółte, habrowe, pomarańczowe, fuksjowe. Naprawdę ten trend do mnie bardzo przemawia i tutaj chciałam wam jeszcze pokazać marynarkę, którą też już miałam niejednokrotnie na sobie, też gdzieś tam we vlogach pytałyście o nią i ona jest z Shein również i zobaczcie, zwykła biała bluzka, zwykły biały t-shirt, czy czarny, czy żółty i marynarka wygląda naprawdę fajnie. Ja wam ostatnio nagrywałam też odcinek o moich ulubionych marynarkach, takich moich, które najczęściej po prostu noszę, także mogę wam zostawić link na dole. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o marynarki, to ja w marynarkach się nie lubię zapinać. Moim zdaniem marynarki powinny być rozpięte, przynajmniej ja tak lubię oczywiście, tak się najlepiej czuję. Także ta też jest fajna, choć nie ukrywam, że gdybym wzięła rozmiar większą, czułabym się jeszcze bardziej komfortowo. No ale niestety nie było, wzięłam taki rozmiar i powiem wam, że jest naprawdę super ta marynarka, bardzo mi się podoba. Także tak jak mówię, no Shein naprawdę, fajne ma sukienki, fajne kolory, fajne marynarki, wszystko z trendami, wszystko na czasie, także na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. I chciałam wam pokazać rzecz numer 3, spódnicę. I z tą spódnicą wyszła taka sytuacja, że ja bardzo chciałam taką spódnicę właśnie z wysokim stanem do białej bluzki, do białego t-shirtu i zamówiłam rozmiar L. Kompletnie nie sprawdziłam rozmiarówki,
Nie wiem, jak to się stało, czy to oni się pomylili i wysłali mi L-kę, czy ja po prostu tak zamówiłam. No i niestety, kochani moi, ta spódnica jest po prostu na mnie za mała. No a tak fajnie już miałam na nią pomysł, tak fajnie chciałam ją wystylizować. No ale nic się nie stanie, dlatego że ja dałam mojej mamie tą spódnicę przymierzyć i moja mama wygląda w niej po prostu zjawiskowo. Więc spódnica, zwykły biały t-shirt, czy jakaś bluzka na ramionczkach i myślę, że to będzie naprawdę świetnie na mamie wyglądało. Zobaczcie, jaka ona jest piękna, też ma cudowny błękitny kolor, takie drobne kwiatuszki, na dole ma, czekajcie, tak, o, właśnie, tak powinnam wam pokazać, ona ma tutaj taką falbankę, widzicie? Także bardzo fajny taki rozporek tutaj ma, ale jest piękna, naprawdę, do sandałek, taka śliczna, subtelna, także to numer 3. Jeżeli chodzi o zamówienie 3 in, i numer 3 jakże trafione. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, no tak jak mówię, nie wejdę w nią, ale moja mama oczywiście będzie w niej chodzić, bardzo jej się ta spódnica spodoba, więc super. A teraz pokażę wam jeszcze super fajną białą bluzeczkę. Zobaczcie, jakie ma fajne rękawy. To jest po prostu zwykła biała bluzka do latania, do biegania, czy pod żakiecik, czy pod marynarkę, ale ona sama w sobie, zobaczcie, jest śliczna. Bardzo ładny biały kolor, przyjemny materiał, zobaczcie, takie ma rękawki, o, śliczne są te rękawki, naprawdę śliczne, super, bardzo mi się podoba ta bluzka, też jest fajnie wykonana, zobaczcie, super materiał, tutaj takie przewiewne, fajne koronki. Też oczywiście, zobaczcie, możemy wrzucić ją sobie w spodnie, możemy ją sobie wyjąć, jak kto woli, jak kto lubi, ale no powiem wam, że naprawdę świetna, tak jak mówię, super materiał, także tutaj absolutnie do niczego się przyczepić nie można. No świetna jest. No dobrze, i lecimy dalej. Teraz już lecimy z sukienkami. Zostały mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć sukienek? Pięć sukienek. To jest sukienka maxi, trochę taka maxi midi, ale powiem wam, że jest tak wdzięczna, tak śliczna i będzie fajnie wyglądać, czy do białych trampek, czy do sandałek, czy do jakichś butów na klocku, na obcasku. Naprawdę, zobaczcie ten print, jest prześliczna, idealna, nic tutaj w niej zmieniać nie trzeba. Patrzcie, w ogóle ten rękawek możecie zrobić krótszy sobie, możecie zrobić sobie dłuższy. W ogóle ja od lat zamawiam sukienki, kombinezony z Shein, jestem bardzo zadowolona, także już wam pokażę. Ona prezentuje się tak, zobaczcie. I proszę bardzo, co my tutaj mamy? Tutaj mamy taki rozporeczek, zobaczcie, nie wiem, czy widzicie jej długość, czy widzicie? Widzicie pewnie. Także powiem wam, że naprawdę jest świetna, bardzo mi się podoba, ale patrzcie tutaj, rozpierdzioszek taki, że tak powiem. Cudowny print, fajnie skrojona, ja lubię, jak tutaj jest gumeczka. Też możecie ją sobie regulować, zobaczcie, bo ja ją tu opuściłam, możecie ją sobie też tak regulować, no ale powiem wam, że naprawdę jest śliczna i można ją, tak jak mówię, fajnie wystylizować, nawet krótką katankę sobie do tego założyć, czy jakiś kardigan i będzie naprawdę fajnie. Także dajcie znać, jak wam się podoba, o, zobaczcie, o. Właśnie, jak się przybliżę, to jest ten kolor taki bardziej realny. No mi się podoba, bardzo wdzięczna, kobieca, fajna długość, zakrywa to, co ma tutaj nam, prawda, zakryć, także no, bardzo fajna, jestem z niej bardzo zadowolona. I kolejna rzecz na plus. No dobrze, i kolejna propozycja to ta, o której wam mówiłam, że identyczne prawie były w Zarze i mam jeszcze jedną, bardzo modny ostatnio print, bardzo dużo gdzieś tam na Instagramach, na rolkach, na reelsach widziałam dziewczyn w tych sukienkach, no jest przepiękna, naprawdę przepiękna i ona jest, słuchajcie, troszeczkę bardziej neonowa, tutaj widzę, troszeczkę jej kolor jest przekłamany, jest bardziej taka nasączona, bardziej neonowa i zobaczcie, ona wygląda tak, no i ona jest już troszeczkę krótsza, zobaczcie, taką ma długość, o, proszę bardzo, coś takiego, także tutaj mi do kolanka, nie, tak nad kolanko, o, zobaczcie, ja akurat nie przepadam za swoimi kolanami, więc ta długość jest moim zdaniem, zobaczcie, całkiem okej. Okay. No fajna, naprawdę fajna, taka letnia, żywa, z fajnym printem. Myślę, że to jest taka sukienka, którą będę nosiła naprawdę często, bo tak jak mówię, no, no jest śliczna. Tylko trochę światło tutaj nam przekłamuje. Także dajcie znać, co myślicie. No mi się podoba naprawdę bardzo, bardzo ładna, naprawdę
bardzo, bardzo ładna, kochani, ta sukieneczka jest. Też dajcie znać, co myślicie. Czekajcie, przybliżę się jeszcze. No, no, złap kolor, złap. O, właśnie, to jest taki kolor, zobaczcie. Więc ja tak będę na chwilę podchodzić, żeby ten kolor się po prostu wam złapał i był najbardziej realny, żebyście mogły sobie zobaczyć. Ale macie linki wszystkie na dole. Wysoka nawet mini teraz tutaj patrzę. Także na pewno sobie posprawdzacie. No dobrze, i kolejna, która też jest totalnie w moim stylu. 100% mi odpowiada i bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście zobaczcie, to też jest... A, to trzy są właśnie a la Zara. Ta, zobaczcie, też ma taki przepiękny kolor. To jest łączenie różu, kremu, niebieskiego, błękitu, zobaczcie, czerwieni. Naprawdę fajna, super. Ona też jest dość krótka. I już wam pokazuję, jak ona wygląda. Ona prezentuje się tak... No śliczna, po prostu śliczna. I zobaczcie, też ona ma paseczek. Już mi się tutaj nie chce wsadzać w te, wiecie, te szlufki, ale ona też ma paseczek, więc zaraz wam pokażę, jak wygląda przewiązana. Ale powiem wam, że naprawdę super. I też ta sama sytuacja, czy do sandałek, czy do trampek, czy do jakichś butów na obcasie, czy nawet japonki, będzie wyglądała naprawdę świetnie. No jest piękna, bardzo mi się podoba. Dobra, i przewiążmy sobie tak na szybko po prostu, bez już tutaj wsadzania. O, czekajcie. No dobra, tak na szybko. Zobaczcie, o. Tak jak mówię, jeszcze można ją sobie przewiązać w pasie i wygląda to tak. No uważam, że jest naprawdę bardzo wdzięczna, bardzo na topie i no fajnie też się w niej czuję. Także trzeba tylko się opalić, słuchajcie, strzaskać, namachać, wysmarować mocno samoopalaczem i już od razu to wszystko będzie naprawdę lepiej wyglądać. Także to kolejna propozycja. No dobrze, i tutaj mam sukienkę, z której jestem najmniej zadowolona. Tak, po pierwsze, nie za bardzo mi tutaj ten dekolt się podoba. Może jakbym wzięła rozmiar mniejszą. Print jest fajny, ale jakoś tak, no, nie czuję się w niej dobrze, nie czuję się w niej fajnie, nie wiem dlaczego. Na pewno ją sobie oczywiście zostawię i będę, myślę, ją nosiła, słuchajcie, tak, gdzieś tutaj w ogrodzie po prostu może, pod założę strój kąpielowy, no nie wiem. Jakaś taka jest, nie wiem, print, zobaczcie, jest śliczny, naprawdę, taki wdzięczny, śliczny, są kwiatuszki, kolorystyka też jest śliczna, no ale jakoś tak, no nie wiem, dajcie znać, ale mi się wydaje, że mogłam wziąć może rozmiar mniejszą, tutaj by wszystko lepiej wyglądało, nie wiem, dajcie znać. Niemniej jednak sukienka zwiewna, przyjemna, fajny print, fajny materiał, tak jak mówię, może rozmiar mniejsza, a może się jeszcze do niej przekonam, zobaczymy. I ostatnia sukienka, ostatnia w tym Mierzymy, też a la Zara, w której jestem zakochana. Ona jest totalnym oversize'em. Ja wzięłam sobie L-kę, kochani. Zazwyczaj biorę 0XL, tutaj wzięłam sobie L-kę i myślę, że z powodzeniem mogłam wziąć M-kę. Także jeżeli będziecie zamawiać te sukienki, to zdecydowanie bierzcie rozmiar mniejszą. Albo jeżeli chcecie oversize, no to bierzcie rozmiar taki, jaki wam pasuje. Natomiast ja wzięłam L-kę. I tak jak mówię, mogłam wziąć M-kę, bo troszeczkę mnie ten oversize wydaje mi się pogrubia jeszcze bardziej, natomiast spoko. Mam fajny pasek, więc mogę sobie tutaj w talii to ogarnąć. No jest totalnym oversize'em, zobaczcie, totalnym oversize'em, ale jest fajna, fajnie się układa, zobaczcie, fajnie faluje, no strasznie mi się podoba ta sukienka, naprawdę, ten print, ten kolor, tutaj wszystko gra, to jest dosłownie mój klimat, mój styl, oczywiście są rękawy na gumeczkach, także możemy sobie, zobaczcie, zrobić rękaw długi, możemy sobie rozmiar krótki zrobić, no nie wiem, no nie wiem jak tutaj na filmiku, ale no ona jest naprawdę duża, chociaż jak widziałam te chudzinki dziewczyny właśnie w tej sukience naszej Inie, to też takie nóżki chudziutkie, wiecie, wysoki obcas, no i ta sukienka taka musi być, to jest po prostu oversize, ale tak jak mówię, jeżeli nie chcecie aż takiego oversize'u, no to albo pasek,
O, zobaczcie, Boże, tak stoję daleko, że nic nie widzę. Więc albo pasek, albo po prostu rozmiar mniejsza. Ja mimo wszystko będę w niej chodziła, bo mi się bardzo podoba. Będę sobie zakładała taki fajny kremowy paseczek Valentino. On jest taki bardzo subtelny i myślę, że ładnie tutaj będzie wyglądał. Ale tak też jest całkiem fajnie. Luźna, przewiewna, bardzo ładna, świetny print, super materiał. O, zobaczcie, jak tak zbiorę. To jest całkiem okej. Okay. Także kochani, to by było na tyle. Haul mierzymy z Shein dobiega końca. Koniecznie dajcie znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. I oczywiście film powstał, tak jak mówię, przy współpracy barterowej. Miałam do wykorzystania kupon, więc jak to zwykle bywa, wybrałam sobie kilka ubrań. Dajcie znać, jak mówię, co Wam się podoba najbardziej. Pamiętajcie też o moim kodzie rabatowym, który znajdziecie na dole w opisie. Wszystkie linki też macie na dole. Także kochani, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za mile spędzony czas. Widzimy się w kolejnych filmikach. Mua, buziaki, hej, pa!